Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami siódmy odcinek naszego dodatku do Assassin's Creed Odyssey, Dziedzictwo Pierwszego Ostrza. Wykonujemy zadanko aktorzy i szpiedzy. No i jesteśmy już niedaleko dowódcy floty, którego musimy zabić i zdobyć schematy. Czyli tak, no najpierw myślę, że dobrym pomysłem byłoby zabicie tego strażnika. Dobra, załatwiliśmy sprawę po cichu. Nawet ten gość się nic nie zauważył. Tylko, że tutaj mamy trzech przeciwników. No, będzie... A, dobra. Tamten sobie poszedł. Może poczekajmy, aż oni skończą rozmawiać. Czy skończą w ogóle? Chyba nie. No dobra, no to rzucamy się na niego. I z tymi możemy już sobie powalczyć. Dobra, połowa zdrowia. No i nara. A jeszcze żyje! Dobra, już nie. Okej, czyli rozumiem, że już mamy te zapiski, tak więc możemy wrócić do głównego szkutnika. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Uuu. Czyżby został pojmany? Aaa, został zabity. Lucky isn't the word I'd use. Look who decided to show up just in time. Kill them! Kill them both! No dobra, to sobie powalczymy teraz. Czyli odkryto wszystkie tropy, zakon starożytnych, czyli mamy nieujawnionego, ale zaraz sobie go ujawnimy. Sophists and schemers. Mega Kreon. Gardził gadułami, patrzył, jak grecki świat popada w próżną paplaninę, wiodąc nieustanne dyskusje i wojny. Gdy wyszczekany arystokrata rzucił mu na koniec rozmowy arogancką uwagę, Megakreon odpowiedział mu mieczem. To przecięło dalsze dyskusje. Jego zwierzchnicy nie wykazali zrozumienia i skazali go na wygnanie, ale nawałnica go zrozumiała i zaprosiła w szeregi zakonu. Dobra, no to jedziemy z koksikiem. Sporo ma zdrowia. Mega Kreon. No, trzeba uważać na zdrowie. Dobra, podpalmy go. Pięknie. O kurde! Uciekaj, 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 Aleksios! Ja pierdzielę, dobra, ale życia nam zabrali. Okej. No to Mega Kreon. Zaraz się pożegnasz z życiem. Dobra. Tak jest, czyli co, musimy potwierdzić teraz zabójstwo. No to nara. Mamy włócznie niezłomnego. Okej, czyli Mega Kreon zabity. To jeszcze sobie wszystko wylutujmy. Dobra, wszystko jest. No to porozmawiajmy z Parmis. The Tempest is more shrewd and careful than we expected. We should warn the others. They might be in danger too. I'll have Varnavas take a look at the plans. In any case, we shouldn't linger here. Back to the shadows then. Okej, czyli mamy jakiś nowy trop do tego głównego
starożytnego. No i mamy też zadanko poboczne. To od razu sobie je rozpocznijmy. Ja jeszcze rzucę okiem tutaj na mapę, ale nie, żadnych innych zadań pobocznych nie widzę. No czyli wykonajmy sobie to zadanie. I saw you talking to my husband. I can help. The engineer's wife. What do you know about the weapon plans? My husband scattered code books around the hair. Some are amongst the Tempest's fleet and others are in the shipyard. With them, you'll learn how to build and install the weapon. Then you can end the Tempest and avenge my husband. I'll end the Tempest with or without your husband's weapon. Either way, he'll be avenged. He would be happy to hear that. There are plenty of ships in Achaea. What should I look for? The Tempest ships patrolling the harbor will be a good place to start. You said some of the code books are in the shipyard. Where is it? The Patrae military shipyard is the one at the edge of the city. I'll find those code books. No dobra, czyli też to zadanie w teorii wydaje się dosyć łatwe. Czyli tak, no odszukaj i zdobądź zaszyfrowane księgi ukryte przez szkutnika nawałnicy. Są rozsiane na lądzie i morzu w zachodniej części Achai. Są one ukryte gdzieś na terenie stoczni w Patrai. Dobra, czyli jesteśmy w Patrai, no to szukamy stoczni. To jest port wojskowy, czyli to będzie to. Tak jest, stocznia, no to tam teraz się udajemy. Dobra, to jesteśmy już pod stocznią. No i teraz, czyli zaznaczyłem sobie już te dwie księgi. I teraz musimy je pójść i zebrać. Dobra, nie, dokładnie tak to miało wyglądać. I co, nie możemy się tutaj niczego złapać? Co ty gadasz? Okej, okay, dobra, tutaj już wyjdziemy. Zabijmy najpierw tego gościa. Zabity. Czyli tak, ta pierwsza księga, czy ona jest na dachu, czy tutaj pod dachem? A, pod dachem, patrzcie, jak kurde ukryli to tutaj. Dobra, mamy. This must be one of the code books the engineer's wife mentioned. I can't understand any of this. But maybe Varnavas can. Dobra, czyli pierwsza księga jest znaleziona. Idziemy dalej. 50 metrów, no mam nadzieję, że z nikim nie trzeba będzie tutaj już walczyć. O kurde. Ale tamten nas nie widzi. O, i w ogóle sobie poszedł. Pięknie. Good. Dobra, super. Okej, czyli tutaj już wszystko mamy. Więc mogę stąd już zawijać. Dobra, jeszcze zabijmy tego. Żeby nie sprawiał nam problemów w razie czego. Czyli teraz niektóre są ukryte na statkach przemierzających wody w okolicach Patrai. Więc w takim razie udajmy się tutaj do portu, gdzie wypłyniemy. No i zaczniemy szukać tych statków, gdzie znajdziemy kolejne księgi. Dobra, mamy pierwszą księgę już zaznaczoną, czyli jest to ten statek, no, z którym zaczniemy walkę na morzu. No, nawet sporo zdrowia mają. A, czyli tamci nie biorą udziału w walce, chyba. A nie, jednak biorą. Dobra, a nie, oni nam pomagali. No i super. Dobrze, czyli aha, ten statek już został rozbity. Więc szukamy następnego. Dobra, mamy drugi stateczek z księgami, które potrzebujemy. No to zaczynamy kolejny atak morski. No jedziemy z nimi. A oni i tak byli chyba w trakcie walki.
Dobra, spróbujemy ich podpalić. Dobra, są podpaleni. Okej, ostatni chyba strzał. Dobra, mamy to. Tak więc jeszcze raz. Syk. Dobra, czyli co, musimy chyba teraz kolejnych pokonać. Miotacz płomieni. Na dziobie Adresti są teraz zamontowane miotacze płomieni. Przytrzymując R2 systematycznie zużywasz siłę ognia i niszczysz wrogie statki na swojej drodze, zadając im uszkodzenia od ognia. Dobra, to sprawdźmy to na tym statku. Czyli to jest to, tak? Jakie fale, ja pierdzielę! No, podpalimy go? Chyba nie, w ogóle bardzo mało zdrowia już mamy. Jeszcze trzy statki, co ty gadasz? Patrzcie, co tu się dzieje? No uważajmy, bo zaraz kurde padniemy, a tu cztery statki nagle. Skąd one się wzięły? Cyk. Ja pierdzielę, no ja nie wiem, czy będziemy w stanie przetrwać tą walkę. Zdrowia bardzo mało. No nie, nie ma szans. Nie ma szans, zaraz padnę. Dobra, to ja nie wiem czy nie... Ajajaj, desynchronizacja. Dobra, teraz wczytałem gierkę i od razu zakończyło mi zadanie, nie musiałem z nikim walczyć. Tak więc nie wiem, czy oszukałem system, czy co, ale... Jest git. No dobra. Dobrze, czyli co, możemy wykonywać kolejne zadanka. Czyli tutaj mamy już ostatnie, perska komenda. Zgodnie z obietnicą Alexios spotkał się z Nimą w Patrai, gdzie wspólnie dokonali wstrząsającego odkrycia, które mogło pokrzyżować ich plany. Idziemy na spotkanie z Nimą. Look, a weapons demonstration. We weren't expecting you, Tempest. My weapons, Lieutenant. Where are they? They're installed, but not tested. Fire them. But it's not stable. Fire them. You stay here. Fire! Fix this by tomorrow. Yes, Admiral.
The Skilla awaits my return, but first I will inspect your work in the shipyards and see what else you idiots have managed to mess up. Move! The Tempest. This won't be easy, especially if they get that weapon to work. They couldn't even get it to work properly. It's only a matter of time before they succeed. We need to do something. Sounds like you have a plan. We need to go after her. If we can end things here, we're all the better for it. We need to catch her. Let's go to the shipyard. It's not too far. Come on. Co chwila jesteśmy podsłuchiwani przez kogoś. Dobra, teraz musimy udać się do stoczni razem z Nimą. Więc chyba po drodze nic ciekawego nie będzie, tak mi się wydaje, bo ona trzyma dystans do nas, tak więc widzimy się na miejscu. Dobrze, dobiegamy już. Cyk, jesteśmy. Dobra, czyli dowiedz się, gdzie przebywa nawałnica. Widziano ją idącą do stoczni. Dobra, czyli musimy zbierać wskazówki. Something doesn't feel right. Można z nimi rozmawiać? Coś ewidentnie jest tutaj nie tak. Just food and kitchen supplies. No dobra, dobra, dawaj, lecimy. Alexios, ale nie mogę nim sterować. A dobra, okej. Czyli tutaj nic, wejdźmy sobie na górę. Okej, tutaj też nic się nie dzieje. Czy ty na przykład coś możesz nam powiedzieć? Nie, możemy cię zabić, jakbyśmy chcieli, czyli teren śledztwa jest tutaj. Nie wiem, może tutaj w tej stodole? Kto to mówi? Czy tutaj gościu jest jakiś u góry? O, właśnie. No, i co? Z tobą nie mogę porozmawiać, widzę. Mistios, nice weather today. I don't know you. I like boats. I don't know you. Ciekawe. Tutaj już terenu śledztwa nie mamy. Dobra, no musimy kogoś jeszcze znaleźć, z kim można tutaj porozmawiać. Może z Nimą? No dobra. Nie za bardzo. O, dobra, tutaj kogoś mamy. The woman who came by here. Where is she? She left, I hope. Poseidon save us. Dobra, czyli tutaj też niczego się nie dowiemy. No to szukamy kolejnej osoby. Jest. I'm looking for the woman who runs this place. The weapon is not ready. It's not. It's... Dobra, czyli szukamy ostatniej wskazówki. Someone is following me. O, właśnie. Czy teraz już się dowiemy, kto nas śledzi? Czy będziemy mogli z tą osobą porozmawiać? Może tutaj przy statkach ktoś będzie, ale nawet nie możemy tam się dostać obecnie. A oni tak za nami chodzą. Dobra, jest i gościu ostatni. Have you seen the woman in charge here? Don't let them hear you. There are eyes and ears everywhere. No dobra, czyli w sumie niczego się nie dowiedzieliśmy, ale wykonaliśmy to zadanie. Więc teraz porozmawiajmy z Nimą, która się przemieszcza. I didn't find the Tempest. I found this. The Order suspects we're in Achaea. They've tasked the Tempest with capturing us. We walked into a trap. Father, you'll need to hear about this. Quickly! We're being followed. No, we're being hunted. There, that warehouse. I'll draw their attention and hide. You can take it from there. Yes. Cause a scene and head to the warehouse. I'll stay back and see how many there are before making a move.
Are you ready? How could you? I loved you, you monster! Don't come near me! Otwarta nagroda za wojownika z orłem. Wojownik z orłem był widziany w rejonie Ahai. Ten, kto przyniesie jego głowę na wałnicę, otrzyma nagrodę. Nie odrzucajcie okazji do zdobycia bogactw i sławy. Dobra. Czyli tak, najlepiej będzie powybijać ich po cichu. Widzę, że chyba nie powinniśmy mieć z tym problemu, ale nagle jakoś nie wiem, kto mnie w ogóle zauważył. A to może Nima tam już zaczęła się pojedynkować? Kurde, jakąś przypadkową kobietę zaatakowałem. Dobra, lecimy dalej, a tutaj w trzech na jednego. No zajebiście sobie radzicie, widzę. I to jeszcze na kobietę. Ale z was są, kurde, bohaterowie. Zaraz was ustawimy do pionu. Dobra, i ostatni. To jest ten, który nas śledził. Teraz możemy go przesłuchać, ale najpierw szybciutko sobie spłacimy zlecenie. Tell me where the Tempest is. What's her plan? She's building a weapon to be installed on her ship, the Scylla. And she's locked down all of Achaea to trap you, Eagle Bearer. There's nowhere left to run. The Scylla will blow you out of the water. Her fleet will crush you. You'll never defeat her. If the Tempest is looking for us, then destroying her fleet should get her attention. They tried to trap us. We almost had the Tempest. Dobra, mamy kolejny trop starożytnych, czyli teraz musimy... I'll see you later at the ship hideout. Zniszczyć statki, które mamy zaznaczone na mapce, no to znów wyruszamy na wodę. Dobra, jesteśmy na wodzie i od razu możemy walczyć. Dobra, czyli tak to działa. Okej, okay, już wszystko jasne. Dobrze, walczymy też z jednym naraz. A nie, jednak nie. No, dawać i dawać. Myślę, że dajemy radę. Bardzo szybko połowę zdrowia zabieramy. Dobra, i ostatni stateczek. Czyli co, zaczniemy tak samo, czyli od taranu. No i dobra, tak to można walczyć. Dużo lepiej sobie poradziliśmy niż niedawno, nie?
No i dobra. Perska komedia, zadanie zakończone. No i teraz wracamy na ląd porozmawiać z Nimą. Good, we're all here. We've done everything we set out to. Now to get the stranded people out of Achaea. The Tempest is on her way to install the Chimera's breath on the Skila. But we have the Chimera's breath now. The Tempest will never know what hit her. Without the Chimera's breath, she doesn't stand a chance. I am Poseidon's chosen, after all. What? We'll surprise the Tempest. Barnabas and I will launch a sea attack. Using the Chimera's breath to disable the Skila will be our best chance to get everyone off the coast. The merchant ships? The distraction should buy time for them to leave. Nima and I will make sure everyone is on board the ships. This is our chance to leave Achaea. Darius is right, Nima. You should be on those ships, both of you. They're your way out. What do you think, Nima? It's our only chance. You have to take it. We will. We'll need somewhere to stay until then. Somewhere that won't raise suspicion. I know just the place. A house on the hill near Dime. Go ahead. I'll meet you there later. Dobrze. Spotkaj się z Nimą w Dime. Ale mamy tutaj coś blisko siebie. Zobaczmy, co to jest. Dobra, nowy najemnik, Athos, zwany Pogromcą. I tak, właśnie, wejdźmy sobie na statek, bo mamy tutaj ten nowy miotacz płomieni, który możemy ulepszyć. Miotacz płomieni znajduje się na dziobie statku i systematycznie pochłania siłę ognia, aby zadawać obrażenia od ognia. Plus 10% do obrażeń miotacza płomieni, minus 10% do zużycia siły ognia. No dobra, czyli ulepszamy go. Co nie kosztuje jakoś mega dużo. I możemy go ulepszyć jeszcze na maksa. Czyli mamy plus 40% do obrażeń miotacza płomieni, ale minus 40% do zużycia siły ognia. Dobra, żeby ulepszyć tutaj jakieś inne nasze rzeczy na kolejny poziom. Widzę, że tutaj naprawdę dużo surowców trzeba pozyskać. No i będziemy musieli to zrobić, bo podejrzewam, że ta walka na morzu, ta główna z nawałnicą, będzie dosyć ciężka. Dobra, czyli tutaj coś nowego chyba mamy. Mamy nowy trop, tak jest, że mamy cztery tropy, czyli Mędrczyni, znana jest jako nawałnica. Mędrczyni steruje wydarzeniami w Achai, pracuje nad bronią o tajemniczej nazwie Oddech Chimery i dowodzi Skillą. No, czyli to jest ta nawałnica, którą już widzieliśmy, więc myślę, że jej twarz powinna być nam znana. Dobra, czyli mamy też kilka nowych zadań. Czyli tak, kto sieje wiatr, i to jest właśnie ta cisza przed burzą. Po zniweczeniu starej nawałnicy Dariusz i Nima potajemnie przygotowywali się do opuszczenia Achai na pokładzie statków wywożących wygnańców w bezpieczne miejsce. Aleksys dowiedział się, że nawałnica planuje odszukać go i zgładzić. Cóż za pycha, nawałnica rozsiała po całej Achai własnych najemników, którzy mają wypatrywać wojownika z orłem i musimy zabić 5 najemników wysłanych przez nawałnicę. Poczekaj, zabij Athosa zwanego Pogromcą Bestii, czyli mamy go w sumie no obok, nie? Więc dobra, pójdźmy i rozprawmy się z nim. To jest następny jakiś najemnik, ale tego nie musimy zabijać. Dobra, czyli tak, ten najemnik ma ze sobą niedźwiedzia. 7 dobija tutaj do kogoś. Ach, myślałem, że go zaskoczę, ale jednak się nie udało. Dobra, dawaj, dawaj, wstawaj. Okej, połowę zdrowia mu wzięliśmy. Ale to jeszcze nie koniec.
Teraz cios bohatera. Tak jest. Dobra, zobaczmy, gdzie ten najemnik w ogóle się znajdował. Na szczeblu S1, ale pod nami i tak, więc nie zrobiliśmy kolejnego miejsca. Co miałeś przy sobie? Hełm starożytnego króla. Czyli to zadanko mamy ukończone. Bardzo dobrze. I mamy nowego najemnika Demosthenes, zwany nieśmiertelnym. Czyli teraz musimy zabić tego najemnika, rozumiem. A nie. Dobra, nie. Czyli mamy zabić Hirpesa, zwanego Plugawym. Ten najemnik jest w Ahai, patroluje osadę na wybrzeżu Łupieżcy. Dobra, czyli gdzie jest to wybrzeże Łupieżcy? Tutaj. No, czyli będziemy musieli udać się w to miejsce i go poszukać, ale myślę, że najpierw zrobimy sobie do końca to zadanie Cisza przed burzą, czyli na samym początku następnego odcinka. Widzimy się gdzie? Nie jestem przekonany. W Dime. Kurde, gdzie to jest? Aha, tutaj. Dobra, czyli dokładnie tu. No i dobra, to będzie wszystko w tym odcinku, moi drodzy, tak więc wielkie dzięki za uwagę, do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się, siemano!